twojego Instagrama o twoje zdjęcia, bo one są dopracowane w najmniejszym calu, są przepiękne. Chciałam zapytać, czy to jest taki celowy zabieg, że skupiasz się mocno na tych mediach społecznościowych, czy po prostu robisz takie zdjęcia, takie wstawiasz? Instagram to jest trochę mój pamiętnik, jak sama aplikacja została stworzona. Jest to uwiecznienie tak naprawdę najpiękniejszych chwil w naszym życiu. Po to zostały stworzone filtry, żeby trochę tą rzeczywistość i trochę ten nasz świat pokazać w takim fajniejszym świetle, niż tak naprawdę on jest. Więc jakby sama kreuję jakby trochę swoją rzeczywistość, robię ładne zdjęcia, później dodaję filtry, żeby one były takie kolorowe i przyciągały. Oczywiście gdzieś na moim profilu jest parę tematów, które gdzieś się przewijają. Dotyczą one mojego życia zawodowego, dotyczą mojej pasji i życia prywatnego, więc każdy może znaleźć oprócz tego wszystkiego parę różnych rzeczy na mój temat. A to jest tak, że sama to wszystko ogarniasz, czy masz sztab ludzi, którzy ci pomagają? Ten sztab ludzi to jest mój partner, który czasami robi mi zdjęcie, czego nie lubi i muszę go zmusić. To są moje przyjaciółki, które czasami robią mi zdjęcia. Nie są to żadni profesjonalni fotografowie, raczej to są zdjęcia robione tylko i wyłącznie telefonem i obrabiane po prostu na podstawie filtrów w aplikacjach. Bardzo często jest tak, a propos tego, co powiedziałaś, że kobiety robią szybkie przeszkolenie w robieniu zdjęć swoim mężczyznom. Czy u ciebie też tak było? Myślę, że mój partner doskonale wie, jak wyglądam dobrze. Ma dobre oko, natomiast nie lubi tego, więc nigdy go nie zmuszam do takich rzeczy. Chociaż czasami, jak jesteśmy na wakacjach, to bardzo chciałabym mieć taką pamiątkę, więc go po prostu proszę. Jeśli się nie zgodzi, to nie, ale wie, że to jest moja praca, że jestem perfekcjonistką, że uwielbiam skupiać się na detalach, na ładnych rzeczach i to pokazuje. Jest to część mojego życia zawodowego, więc jak najbardziej to rozumie i stara mi się pomagać i kibicować.